Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście będziemy dzisiaj mówić o komplementach i o tym, czy te komplementy są manipulacją, czy nie. I chciałabym złożyć obietnicę na początku, więc obiecuję, że na koniec tej prezentacji będą Państwo potrafili powiedzieć idealny komplement zarówno kobiecie, mężczyźnie, jak i swojemu szefowi, jeżeli ktoś jeszcze szefa ma albo zamierza mieć. Obiecuję, że takie idealne komplementy się pojawią, natomiast też chciałam powiedzieć, że opowiem, jak wyglądają komplementy w Polsce, ponieważ zrobiłam duże badania i wiemy już, jak to jest z komplementami w Polsce. Pierwsze polskie badanie. Czym jest w ogóle komplement? Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego to jest grzecznościowa pochwała wyglądu, zachowania lub postępowania jakiejś osoby. Czyli zakładamy, że chcemy zrobić komuś grzeczność i mówimy. W niektórych definicjach jest jeszcze napisane, że czasami jest to wyolbrzymiona pochwała, ale prawdopodobna. Czyli żeby nie przesadzić, ale wyolbrzymić. Na przykład jesteś nieziemsko piękna. Wiadomo, że jest to trochę wyolbrzymione. W związku z tym, skoro chcemy sprawić komuś grzeczność, no to ten komplement powinien nie mieć żadnego znaczenia. No bo wszyscy znamy w takim razie tą sytuację, w jakiej jesteśmy, tak? Ktoś nam chce zrobić przyjemność, mówi nam komplement, my mówimy ok, dziękujemy, a wiemy, że to tak naprawdę chodziło o to, żeby zrobić przyjemność. No tak nie jest. Okazuje się, że niektóre komplementy działają naprawdę, a niektóre nie działają. Pytanie, które działają, które nie działają, kiedy to jest manipulacja, ale jakbym zadała pytanie Państwu wszystkim, po co mówimy komplementy? Po co? Żeby komuś sprawić przyjemność. Po co jeszcze? Tak, żeby... Po co jeszcze? Żeby sobie zrobić, ale to sobie komplementy czy komuś komplementy? Po co jeszcze możemy mówić komplementy? Żeby zyskać przychylność. No, dokładnie, tych sytuacji, kiedy komplementy mówimy dla innych, dla bliskich, czasami dla świętego spokoju, tak? To takie wieloletnie małżeństwa, żona podchodzi po 30 latach, kochasz mnie jeszcze? Kocham cię, kocham. A ciągle ci się podobam? Podobasz, podobasz. No, ty masz rację, ja mam spokój. Czasami, żeby ubić lepszy interes, tak? W trakcie negocjacji albo, nie wiem, wiadomo, że można taniej kupić samochód, jak się jest miłym, niż jak na przykład, nie wiem, nie prawimy tych komplementów. Żeby było milej dla atmosfery, a tak naprawdę wszystkie komplementy mówimy dla siebie, bo wcześniej czy później to my jesteśmy tą osobą, która zyskuje na tym, że powiedzieliśmy komplement. Więc z tego punktu widzenia mówienie komplementów jest bardzo egoistyczne. Tak, czyli ale może interesowne, ale nawet jeżeli uważamy, że jest to interesowne, to powinniśmy umieć komplementy mówić, chociażby po to, żeby sobie samemu zrobić dobrze, zgadza się? Skoro i tak na końcu dnia to do mnie spływa to dobro z komplementów, czy ktoś mi da niższą cenę, czy ktoś mnie będzie bardziej lubił, czy ktoś... No właśnie, nie będę miała awantury w domu, no to i tak ja na tym zyskuję. To jest pierwszy argument za tym, żeby nauczyć się mówić komplementy innym osobom. A teraz co do manipulacji. Rzeczywiście jest taka technika manipulacyjna, ja jestem psychologiem, o technikach manipulacyjnych wiem wszystko. Wiem, to znaczy, że nie, to znaczy, to niekoniecznie znaczy, że stosuję, chociaż czasami mi się zdarza. Ingracjacja to jest taka technika manipulacji, która ma na celu poprawienie czyjegoś humoru, zdobycie sympatii, wzmocnienie kogoś, czyli mówię komuś komplement, mówię mu same dobre rzeczy, po to, żeby, no właśnie, żeby potem móc to wykorzystać. Albo nawet nie móc wykorzystać tak bezpośrednio pod tytułem ja ci powiedziałam komplement, to ty teraz zrób coś dla mnie, ale wystarczy, że ja kogoś wprawię w lepszy humor. I ten ktoś już mając lepszy humor będzie trochę inaczej zachowywał się w stosunku do mnie. I to już jest dla mnie jakaś konkretna
wartość. Więc mamy taką technikę manipulacyjną, nazywa się ingracjacja, natomiast opozycyjnie do tej techniki jest inna technika, która się nazywa deprecjacja. To tutaj z kolei robimy wszystko, żeby komuś popsuć ten nastrój. Czyli albo wybić go z takiej wiary w siebie, albo obniżyć czyjąś wartość, czyli wtedy mówimy, no właśnie, ale ty to głupi jesteś, tak? Albo ty to głupia jesteś. Albo nawet można, są nawet takie komplementy, które deprecjonują, chociaż są pod płaszczykiem komplementu. Kobiety znają doskonale takie przykłady, na przykład nie wiem, żadna pani w sukience, ale załóżmy, cudownie wyglądasz w tej sukience dosłownie tak samo jak 20 lat temu. Teoretycznie był to komplement, no ale wiemy, że od 20 lat nie możesz sobie kupić nowej sukienki, więc nie wiadomo, czy to była ingracjacja, czy deprecjacja. Ciężko to zrobić. Więc mamy te techniki manipulacyjne, wiemy też sporo o tym, jak wyglądają badania nad komplementami na świecie, natomiast nigdy nie było dużego badania nad komplementami w Polsce, czyli kto mówi komplementy, czy ludzie lubią komplementy, jakie te komplementy słyszą. W związku z tym postanowiłam 3 lata temu zrobić takie duże badanie. Trwało od września 2015 do lutego 2016. Wzięło w nim udział 1280 osób, co jak na badanie psychologiczne w Polsce jest naprawdę dużą próbą. Tak? Bo większość badań psychologicznych odbywa się na próbie 60 osób, tak? I są to głównie studenci psychologii. Zresztą na całym świecie wszystkie badania psychologiczne są robione na studentach psychologii, więc właściwie psychologia to jest nauka o studentach psychologii i o tym, jak się zachowują. Przedział wiekowy osób, które wzięły udział w tym badaniu, to od 19 do 75 lat, z czego 63% stanowiły kobiety, a 37% mężczyźni. Tak się akurat próba dobrała, było to badanie komputerowe. W internecie była wystawiona ankieta, każdy mógł wejść, wypełnić. Tutaj po prostu widać, że kobiety są bardziej aktywne. A kobiety częściej, chętniej biorą udział w różnych badaniach. No i tam były różne pytania. Chciałam pokazać takie najciekawsze wyniki, które można powiedzieć o Polakach. Po pierwsze, czy lubimy komplementy? Mamy kobiety i 22% kobiet powiedziało, że lubi. To było dla mnie pierwsze zaskoczenie. Wydawało mi się, że wszystkie kobiety lubią komplementy. Ale aż 18, zobaczmy, prawie tyle samo, aż 18% powiedziało, że nie lubi komplementów. A największa grupa powiedziała, to zależy. I to jest w ogóle, zdanie to zależy jest podstawowym zdaniem używanym przez każdego psychologa na świecie. Ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale psychologia ma tylko jedno absolutnie niezmienne prawo. I tylko jedno prawo, które jesteśmy w stanie udowodnić. I to prawo brzmi, różni ludzie w różnych sytuacjach, pod wpływem różnych bodźców, zachowują się różnie. I tylko to psychologia może powiedzieć z absolutnie 100% pewnością, cała reszta to statystyka, więc to zależy, jest po prostu niesamowite. Bo zobaczmy, ten sam komplement, załóżmy, komplement no taki ewidentnie od mężczyzny dla kobiety, miałbym ochotę cię schrupać, zupełnie inaczej brzmi w ustach naszego męża, partnera, kogoś, kogo kocham, albo na przykład, nie wiem, pana robotnika na ulicy, jak przechodzimy, a on tam kopie i po czymś odwraca i mówi, miałbym ochotę cię schrupać. Te same słowa, ale trochę inny wydźwięk. Więc ewidentnie to zależy. Natomiast u mężczyzn tylko 9% mężczyzn przyznaje się do tego, że lubi komplementy. Potem w badaniu wyszło, że oni się nie przyznają, ale lubią. Ale tak deklaratywnie tylko 9% mężczyzn przyznaje się do tego, że te komplementy lubi. Aż 32%, czyli co trzeci facet powiedział, że on nie lubi komplementów. Co trzeci facet. Nie lubi dostawać, bo to jest... To robimy tak. 1, 2, 3. Pan nie lubi. I na tym się panowie skończyli w tej sali. No dobrze. To 2 panów lubi, 3 pan nie lubi. I znowu reszta
Czyli ponad połowa stwierdziła, że to zależy. To zależy, kto ten komplement mówi. No dobrze, i jeżeli spytałam kobiety, w momencie, w którym spytałam kobiety, co słyszą głównie w komplementach, to było tak. Im większe litery, tym częściej to występuje. Tak wygląda ta grafika. Czyli ładnie wyglądasz na pierwszym miejscu. Ale schudłaś, nowa fryzura, ładne oczy. Ładne oczy to jest w ogóle takie oklepane, tak, twoje oczy. Mógłbym się w nich zatopić, utopić. Ale proszę, pojawiła się schludna, wesoła, niezła bluzka, zgrabna, mądra, pomysłowa, grzywka, dobra robota, zdrowa cera, radosna i smaczny obiad też całkiem duży. To są te komplementy, które najczęściej słyszą kobiety w swoim życiu. A co słyszą mężczyźni? Silny, to taki, jaki ty silny jesteś, prawda? Ja zawsze tak mówię do mojego męża, jak trzeba wynieść śmieci. To takie ciężkie, a ty taki silny jesteś. Ale na szczęście syn rośnie teraz, to on będzie wynosił śmieci. Silny, bicepsy, odważny, zaradny, godny zaufania, solidny, odpowiedzialny, mądry, ale również uroczy, również ładny krawat się pojawił, rozsądny i też dobra robota, a nawet dobry ojciec. Ale ciało. To nie, do takich się nie przyznają. Czy widzą państwo główną różnicę pomiędzy komplementami dla kobiet i dla mężczyzn? Jaka? Kobiety wygląd, a mężczyźni? Dokładnie tak. Kobieta. Zazwyczaj kobietom mówi się, że ładnie wyglądają. Tak jakby były skorupką tylko i tylko ta powierzchowność świadczy o tym, co mają. No i dlatego spytałam, czego dotyczą te komplementy już potem i okazuje się, że 74% komplementów dla kobiet dotyczy wyglądu. Czyli tak, co 7 na 10 komplementów dotyczą wyglądu, 8 tylko dotyczy umiejętności, a reszta cech charakteru. U mężczyzn, a zobaczmy jak to jest u mężczyzn, 17% dotyczy wyglądu, czyli to ale ciacho, to tylko 17%, ale już silny, czyli cecha charakteru, tak silny, odważny, opiekuńczy, szarmancki, jest większość i 31 umiejętności, czyli że coś potrafisz zrobić, że w czymś jesteś dobry, że jesteś punktualny, że świetnie robisz to sprawozdanie albo cudownie wynosisz śmieci chociażby, jeżeli nie pracuje. To tak wygląda rzeczywistość w Polsce. Z punktu widzenia nas kobiet to nie jest fajnie, prawda? Nie jest fajnie wiedzieć, że inni nas widzą tylko w ten sposób, jak wyglądamy, a zupełnie nie jest dla nich ważne to, co robimy albo jak się zachowujemy, albo przynajmniej o tym nie mówią. Być może jest ważne, albo nie mówią. Dlatego zapytałam i kobiety, i mężczyzn, a jakie by chcieli dostawać komplementy? No i proszę, jaka rozbieżność. Kobiety, tylko 20% kobiet powiedziało, że chciałoby dostawać komplementy dotyczące wyglądu. A w porównaniu do 70, tak? Czyli 20% kobiet rzeczywiście tam chcemy słyszeć, że jesteśmy piękne, chcemy słyszeć, że ktoś chce się utopić w błękicie naszych oczu i w ogóle. Ale bardzo chcemy też, żeby co trzeci komplement dotyczył naszych umiejętności. Tak? Albo naszych cech charakteru. Nie tylko, że jesteśmy ładne, ale na przykład, że świetnie gotujemy. Albo, że fantastycznie coś tłumaczymy. Albo, że ten raport, który przygotowałyśmy, ten wykład, który dałyśmy, to naprawdę była super sprawa. I komuś się przydało. Natomiast jak to wygląda w przypadku mężczyzn? 6% tylko uroda. Potem jak już robiłam wywiady pogłębione, bo część z tych osób wyciągnęłam na takie wywiady pogłębione, to oni częściej mówili, że rzeczywiście te komplementy dotyczące urody to tak wstyd się przyznać, ale czasem by jednak chcieli. Więc oni, to jest według mnie zaniżona cyfra. Oni mówią tylko, że tak chcieliby tylko w 6%, tak naprawdę jednak chcieliby trochę więcej, zwłaszcza jak pyta się tak zwanych mężczyzn metroseksualnych, czyli takich, którzy bardzo dużo czasu poświęcają dbaniu o swój wygląd, tak? Chodzeniu na siłownię, dobieraniu odżywek do włosów, chodzeniu na solarium, nie wiem, zmiana fryzury co 2 tygodnie.
Więc ci panowie ewidentnie też chcieliby dostawać komplementy dotyczące wyglądu, ale zobaczmy, ponad połowa chce być doceniana za umiejętności, czyli za to, co potrafią zrobić. Nawet jeszcze bardziej niż kobiety i część tylko za siłę charakteru. I jak robiłam te wywiady pogłębione, to pytałam kobiety, pytałam mężczyzn, jaki komplement poruszył nimi dogłębnie. Kiedy usłyszały taki komplement, że pomyślały, tak, to jest to, ktoś się postarał, ktoś mi powiedział coś takiego z serca, to jest coś takiego, że ja usłyszałem i pomyślałem, kurczę, to jest właśnie specjalnie dla mnie. I na tej podstawie, jak pytałam, stworzyłam kilka wzorców komplementów, z czego obiecuję, że będzie idealny wzorzec dla niej, dla niego i dla szefa, ponieważ zajmuję się głównie psychologią biznesu i jak się okazało, wyodrębniłam właśnie szefów w tej grupie i okazało się, że oni mają trochę inne podejście do komplementu. Wiadomo, szef jest zawsze bardziej podejrzliwy, prawda? Jak ktoś mi mówi miłe rzeczy, to po co on mi mówi? No właśnie, nawet nie trzeba mówić. Wiemy, po co te miłe rzeczy mówi. No ale zanim powiem o tych idealnych wzorcach i obiecuję, że przećwiczymy te idealne wzorce i będą mogli je Państwo wypróbować już dzisiaj wieczorem. Na partnerze, partnerce, koledze, koleżance. To znaczy nie radzę dzwonić do szefa wieczorem, ale już jutro w pracy, dlaczego nie? To są inne wzorce, bo jaki jest taki skuteczny wzorzec komplementów zazwyczaj, który jest używany, tak przynajmniej wyszło w tych naszych wywiadach, no to pierwsze to takie klasyczne utrata słów i zaniemówienie. Bardzo często w amerykańskich filmach, zwłaszcza w komediach romantycznych jest taka scena, że na szczycie schodów staje główna bohaterka w pięknej sukni, prawda? Gdzieś tam na dole stoi mężczyzna i robi tak. I taki jest najazd kamery na jego twarz, żeby widać, że on absolutnie za nie mówił. I ona tak schodzi, on tak i zbiera tą szczękę z podłogi i stara się coś z nią zrobić. Więc to jest takie, brakuje mi słów w ogóle, zatkało mnie. I ogólnie jest tak, że za pierwszym razem to działa. No bo jak widzę, że go zatkało, to sobie myślę, a. Za drugim razem być może też zadziała. No, na niektóre panie zadziała być może nawet za trzecim razem. Ale za czwartym razem, zwłaszcza jak powie, no nie mam słów, to sobie pomyślę, facet, to znajdź jakieś słowa. Co to za elokwencja, tak, z ciebie wychodzi, skoro ty nie masz słów, żeby mi powiedzieć coś miłego. I co, chcesz całe życie potem robić... Albo mówić, brak mi słów. No ale jak na pierwszy komplement, tak, jeżeli kogoś dopiero poznaliśmy, to a jeszcze nic nam ciekawego nie wpadło do głowy, albo nie zaobserwowaliśmy, w czym ta osoba się wyróżnia, to zawsze można zastosować metodę, czyli utrata słów, zaniemówienie. Pamiętajmy, że to ważne są też oczy, żeby w oczach był taki wyraz totalnego zauroczenia, ale też zdumienia i tak. Polecam amerykańskie komedie romantyczne. Drugi takim bardzo często używanym sposobem jest metafora albo porównanie, czyli porównanie osoby, którą komplementujemy do. No i tu jest wybór duży. Panowie zazwyczaj porównują panie do roślinek, niczym róża, niczym pąk róży, mój pączusiu, tak? Czyli też do jedzenia, do pór roku, kwiatki, jedzenie, pory roku, żaby, to, a moja żabko, no to zwierzątka, tak, jeszcze są zwierzątka, a panie panów do misiów, czyli głównie do zabawek i możemy sobie posłuchać wtedy, nie wiem, na przykład Kocham cię jak Irlandię w piosenkach, bo to też jest takie porównanie. No, to też słucham. Jak Finlandię to raczej jest bardziej na spotkanie anonimowych alkoholików. Chociaż dla nich też oczywiście przydałaby się sztuka mówienia komplementów. I rzeczywiście jest tak, że to jest bardzo prosty sposób. Wystarczy wymyśleć coś
fajnego, słoneczko, kwiatek, roślinkę i zawsze można powiedzieć, bo ty jesteś właśnie taka. I dzięki temu mój dzień jest piękniejszy, albo dzięki temu mnie rozśmieszasz. No ale znowu, jeżeli używamy tylko samych porównań i metafor, no to w pewnym momencie te przykłady się kończą. Jak po raz piąty usłyszę, że jestem niczym pączek róży i rozkwitam tak na jego oczach, to sobie pomyślę, kurczę, ja już raczej przekwitam. Ile można rozkwitać? Kolejny przykład, który pojawia się w komplementach, to podkreślenie, że w jakiejś dziedzinie, w jakiejś umiejętności ta osoba, którą komplementujemy, jest absolutnie wyjątkowa. Czyli na przykład można powiedzieć, tylko ty potrafisz tak przyrządzić te pierogi, że smakują, jakby je robiła moja mama. Moja mama robi najlepsze pierogi na świecie. Oczywiście to nie jest dobry przykład, żeby porównywać partnerkę ze swoją mamą, ale myślę, że to też może robić za komplement. Jesteś wyjątkowa, bo tylko ty coś potrafisz, tak? Tylko ty potrafisz tak przygotować ten raport, że nie ma potem do niego żadnych uwag. Super, jesteś jedyna w swoim rodzaju, absolutnie wyjątkowa. Tylko że potem, jak też ktoś używa tylko i wyłącznie tego wzorca komplementu, no to w pracy bardzo często są takie komplementy, tak? Tylko ty jesteś w stanie to zrobić, zrób to na jutro. To już wiemy, że to jest po prostu ordynarna, brzydka podpucha. W taki sposób na Polaka. Zrób to, bo tylko ty potrafisz. Dobrze. Mamy kolejny wzorzec, to najczęściej stosowany albo przez bardzo młode panie, albo przez starszych panów. To jest autodeprecjacja. Wiemy, pamiętamy, co to była deprecjacja? Obniżanie czyjejś wartości. To autodeprecjacja to jest obniżanie własnej wartości. Przy tobie jestem jak ten puch, taki marny, taka jestem kruszynka. Bez ciebie nic nie znaczę. To ty sprawiasz, że mój świat jest kolorowy. Bez ciebie, nie wiem, nie rozumiałabym tak wielu rzeczy. I oczywiście pewnie znowu, bo każda ta strategia nadużywana ma swoje minusy, bo zaczynamy widzieć, że to nie jest prawdziwy komplement, tylko właśnie jest to manipulacja. I ta strategia nadużywana powoduje, że myślimy sobie, to cholera, z kim ja się spotykam? Jak on taki kiepski, taki zły i beze mnie to nic, to mam go ciągnąć za sobą przez całe życie? Albo mężczyzna sobie myśli, to ona sobie nie da z rady z niczym? No i znowu chcemy dobrze, a może się dla nas skończyć źle. Kolejną strategią jest wzmocnienie społeczne, czyli psychologia też mówi na to społeczny dowód słuszności. Czyli im więcej osób coś na przykład zauważa, tym bardziej jest to prawdziwe. I na przykład wtedy mogę powiedzieć, zobacz, jak idziesz, to wszyscy faceci się za tobą oglądają. To jest takie wzmocnienie społeczne, nie tylko ja, ale i wszyscy, więc wszyscy widzą to, co ty robisz. Albo mogę powiedzieć, w szkole podstawowej każda dziewczyna mówiła, że chciałaby się z tobą umówić. No. To też im więcej osób uważa, że zachodzi ta sytuacja komplementu, tym bardziej on jest mocny. I ostatnie, w końcu, to oklepane, ale zwłaszcza kobiety mówiły, że jest to dosyć popularny wzorzec komplementu. Wszystko w tobie mnie zachwyca. Czyli nie chcę, to jest innymi słowy, nie chcę mi się wymyślać albo patrzeć, w czym jesteś dobra, więc na wszelki wypadek powiem, wszystko w tobie jest cudowne. No ale co konkretnie? Wszystko. No ale no, góra, dół, wszystko. Ale co robię, co gotuję, co mówię, wszystko to wszystko. No wszystko w tobie jest cudowne, jest zachwycające, wszystko w tobie kocham. Za pierwszym razem znowu zadziała, kolejne przypadki. Może być różnie. No i w końcu są takie absolutny wzorzec, który chciałabym za chwilę pokazać. To jest wzorzec, który jest dosyć trudny i nieoczywisty. I od razu mówię, zakładam, że to głównie panowie będą mówili komplementy dla niej, czyli dla kobiety. I tu chciałabym przestrzec panów, źle przygotowany wzorzec tego komplementu spowoduje, że będzie się on wydawał zbyt wydumany. No i przez to nie zadziała
i nie spełni swojej roli. Dlatego warto przygotowywać wcześniej sobie ten wzorzec. Wygląda on tak. Bierzemy A i B, poproszę jeszcze. Bierzemy jakieś dwie cechy na przykład, które uważamy za pozytywne u kobiet i które występują również w tej kobiecie, którą my chcemy skomplementować. Więc pamiętamy sobie na przykład jakie? Jakie cechy? No? Gospodarna i jakie jeszcze? I piękna, jednak wygląd, no trudno. Piękna i gospodarna. Ale to mamy w głowie te cechy, ale tak naprawdę chcemy ją skomplementować z innej cechy, z trzeciej, która dla nas jest najważniejsza. I jaka to może być cecha na przykład? Inteligentna, dobra. Mamy gospodarna, mądra, inteligentna. Wtedy wzorzec tego komplementu powinien wyglądać tak. Kochanie, są kobiety, które są gospodarne, znam takie. Są również takie, które są piękne, ale tylko ty, moja najdroższa, jesteś nie tylko gospodarna, nie tylko mądra, piękna, ale również inteligentna. O, wchodzi jak w masło. Bo to, jak dopytywałam kobiety, które komplementy im się podobały i dlaczego, to bardzo często pojawiał się taki wątek, no bo z jednej strony jestem inna niż wszystkie, czyli jestem wyjątkowa, ale z drugiej strony jestem częścią jakiegoś zbioru. Więc to tak, to jest bardzo ciężko zrobić, żeby jednocześnie była częścią jakiegoś zbioru pozytywnego, a mimo to była wyjątkowa. Więc wybieramy dwie cechy, które chcemy skomplementować i tą trzecią najważniejszą, którą chcemy podkreślić. Znam kobiety gospodarne, znam kobiety mądre, ale ty jesteś nie tylko piękna, ale ty jesteś nie tylko gospodarna, nie tylko piękna, ale również przy tym inteligentna. Wyjdź za mnie. Powinno zadziałać. Wersja zaawansowana tego komplementu polega na przeczeniach. I to jest, nie wiem, czy znają państwo taką sytuację, kiedy żona pyta męża, kochanie, wolisz kobiety inteligentne czy piękne, tak? Znają państwo? Słucham? Tak, tak. No ale tutaj mąż odpowiada, znaczy, kochanie, wolisz kobiety piękne czy mądre? Ani te, tylko ciebie, żabciu, kocham. Więc to żeby nie wpaść w taką pułapkę, że ani te, tylko ty, to dla tych, co nie zrozumieli, podpowiem, że ani piękna, ani mądra. To na tych przeczeniach, które teraz chcę pokazać jako modyfikację tego wzorca komplementu, trzeba będzie uważać, żeby nie wpaść właśnie w taką pułapkę. Bo tutaj wybieramy dwie złe cechy, które chcemy pokazać, że nie ma, tak, że nie ma, i trzecią taką najgorszą złą, która najbardziej nam się nie podoba u innych. Jakie mogą być złe cechy? Skąpa. Złośliwa, skąpa, złośliwa i? Dobra, skąpa, kłótliwa i? Zazdrosna, dobra. I wtedy mówimy, kochanie, znam kobiety skąpe. Znałem już kobiety, właśnie trzeba, nie można przesadzać, bo jak się okaże, że znamy i takie, i takie, i takie, to ona się w końcu zacznie zastanawiać, skąd my je znamy, tak? Więc może lepiej, wiem, że są kobiety, które są skąpe, tak? Istnieją na świecie też kobiety, które są kłótliwe, ale wiesz co, ty nie dość, że nie jesteś skąpa. Nie dość, że nie jesteś kłótliwa, to jeszcze w ogóle nie ma w tobie zazdrości. Cudownie, wyjdź za mnie. Też powinno zadziałać. Tylko pamiętajmy, żeby nie wpadać w tą żabcię, dobrze? Bo to jest już taka wersja trochę bardziej zaawansowana. Panowie, czy podoba wam się taki wzorzec komplementów dla pań? Tak? Nie? Nie wiem? Dobrze. Oczywiście panie, paniom też mogą prawić komplementy swojej przyjaciółce, tak, swojej koleżance. Ja zawsze mogę powiedzieć, tam siedzi taka cudowna pani w tych spodniach,
Tak sobie myślę, co mogłabym powiedzieć. Widziałam już kobiety, które potrafią się cudownie ubrać. Widziałam też takie, które potrafią usiąść z gracją. Ale pani nie tylko się wspaniale ubiera, nie tylko usiadła z gracją, ale jeszcze ma pani ten cudowny uśmiech na twarzy. Dziękuję. Wyjdź za mnie. Nie, to... Kurczę, zawsze się mylę. To bez tej końcówki. Komplementy dla niej to jest ten wzorzec idealny. A jak wygląda idealny wzorzec komplementu dla niego? Otóż z mężczyznami jest problem, ponieważ oni deklarują, przynajmniej każdy z nich deklaruje, że oni nie wierzą w komplementy. Że oni potrafią wyczuć, kiedy komplement jest fałszywy. I oni, ale okazało się, że jest jedna sytuacja, w której oni łykają wszystko. I trzeba znać po prostu tajemny kluczyk, żeby się nauczyć prawić komplementy mężczyzn. Mężczyźni zasłaniają uszy, a ja już mówię. Okazało się, że mężczyźni zupełnie nie traktują jako komplementów rzeczy, które są logiczne albo są taką oczywistością. Więc wystarczy powiedzieć, że została jakaś przesłanka, okej, chcemy to X, tak? Że stało się jakieś A, albo zaobserwowałam jakieś A, albo wystąpiło jakieś A i dla mnie to A oznacza, że logicznym następstwem tego jest jakieś X, czyli jakaś cecha. I trzeba używać właśnie słów logiczne, naturalne, tak? Konsekwencją tego, albo oczywiste, że... I natychmiast to wchodzi. Na przykład, podaję przykład. Kochanie, kochanie, zauważyłam ostatnio na urodzinach, że jak zaczynasz mówić, to wszyscy milkną. No to oczywiste jest, że ty mówisz mądre rzeczy. Wspaniale, tak? I uwaga, przesłanka A nie musi być prawdziwa. To jest bardzo ważne założenie. Kluczem jest słowo logiczne albo naturalne, albo naturalną konsekwencją, albo wynika z tego, że. Przesłanka może być nieprawdziwa, on i tak nie będzie tego weryfikował. Natomiast drugą część ewidentnie. Albo na przykład, widzę, że już kolejna kobieta się za tobą ogląda. To znaczy, że musisz naprawdę być bardzo męski, tak? Pomimo, że żadna się nie obejrzała. Ale ponieważ ja zauważyłam i brzmi to logicznie, że skoro się któraś ogląda, to znaczy, że ty dobrze wyglądasz. I ogólnie rzecz biorąc, jak zrobiłam te badania tak i potem rozmawiałam z tymi mężczyznami, to sobie pomyślałam, nie, to nie może być takie proste. To nie działa. Ale jeszcze tam chyba na drugi dzień czy na trzeci dzień spróbowałam na mężu i zadziałało. Potem spróbowałam na jakimś koledze i też zadziałało. I właściwie w 90% przypadków mi to działa. Więc coś w tym jest. Radzę spróbować, naprawdę. Tylko pamiętajmy, musi być jakaś w miarę prawdopodobna przesłanka, z której wyciągamy logiczny wniosek. I ten logiczny wniosek wtedy wchodzi, w ogóle nie jest odbierany jako komplement, tylko jako oczywista oczywistość, prawda? No przecież tak jest. No skoro tak to zaobserwowałaś, to znaczy, że po prostu tak jest. Więc mężczyźni są prości akurat przy komplementach. Nie można im tylko mówić tak wprost, a ty to jesteś cudowny. Od razu patrzą i tak, no czego chcesz? Z mężczyznami już koniec, to teraz komplementy dla szefa, ponieważ okazało się, że w tej grupie i kobiet i mężczyzn byli również szefowie, a ponieważ właśnie zajmuję się psychologią biznesu, to chciałam wiedzieć, czy podlizywacze w firmie mają się dobrze? To znaczy, jak trzeba mówić komplementy szefom, żeby to zadziałało? Żeby to nie było jak w słuchowisku kocham pana, panie sułku, tak? Kocham pana, panie sułku. Cicho wiemy. Tylko żeby to jakoś też wchodziło. No i okazało się, że szefowie są jeszcze bardziej, nawet kobiety szefowie, są jeszcze bardziej sceptycznie nastawieni do komplementów niż sami mężczyźni, bo oni tam widzą po drugie dno, tak? Czegoś chce, może zaraz przyjdzie po podwyżkę, albo no, wiemy, zawsze się coś tam może kryć.
Dlatego oni są dużo bardziej podejrzliwi i trzeba na nich znaleźć inną metodę. I ta inna metoda polega na tym, że mówimy o tej rzeczy, coś się stało takiego dla nas ważnego i pokażmy całe. Okej. I to dzięki temu coś się zmieniło, ale uwaga, zmieniło się we mnie, ponieważ wszystkie rozmowy z szefami pokazują, że oni najbardziej sobie cenią swój wpływ na innych. Czyli na nich nie działają takie proste komplementy, ale pan jest mądry, ale pan to ślicznie zrobił, albo pani szefowo, pani to tak pięknie wygląda, w ogóle to na nich nie działa, ale działa na to, że oni wpłynęli jakoś na swoich ludzi na lepsze i że ci ludzie zauważyli tą zmianę. I tutaj przykład jest tak. Szefie, gdyby nie twoje umiejętności rozwiązywania konfliktów w pracy, to w życiu bym nie wiedziała, jak to można zrobić i do tej pory mój dział ciągle by się kłócił. Niby chwalę siebie, ale kto tak naprawdę zbiera laury? No szefuś. I on tak w środku sobie tak rośnie, tak sobie myśli, oh, czego się wreszcie nauczyłem. Nie? I od razu jest mu lepiej. Albo można powiedzieć, szefowo, gdyby nie to, że tyle razy poprawiałaś moje raporty i sprawdzałaś i wrzeszczałaś i w ogóle, ale gdyby nie twoje podejście do tego, to do tej pory moje raporty wyglądałyby okropnie. Dzięki. Ja siebie chwalę, ale tak naprawdę to ta szefowa na tym korzysta. Czyli to jest tak, że komplementy dla szefa są dosyć przebiegłe, bo tak naprawdę mówimy dobrze o siebie, o sobie, ale wszystko to zyskaliśmy dzięki temu, że ten nasz szef, ten nasz przełożony nas do tego doprowadził. Spróbujmy poćwiczyć w takim razie. Wyobraźmy sobie swoją szefową, szefa. Kto ma jeszcze szefa? Nikt. Masz szefa. Dobrze. No to przykład. Okej. Dobra. No ale na przykład szefowo, gdyby nie twoje podejście, tak? Gdyby nie to, co X, to ważne, to, co chcemy podkreślić. Gdyby nie twoje podejście do kawiarni kulturalnych, kulturalnej kawiarni, to w życiu byśmy nie osiągnęli takiego sukcesu, tak? I nie zdobywali takiej szerokiej publiczności, pomimo że ja jestem za to odpowiedzialna, ale jestem z tego dumna. Zawsze to można jakoś poćwiczyć. Popatrzmy dalej. Gdyby nie X, to nie byłoby A. Okej. No i teraz możemy się właśnie zastanawiać, które z tych komplementów są manipulacją. Jak państwo myślą? Zależy od intencji, wszystkie, żaden. Wszystkie mogą być. Dokładnie tak. I to też często psychologia takie daje rozróżnienie, co jest manipulacją, a co manipulacją nie jest. Bo te same zachowania mogą być odczytane różnie. Tak? Mogą być manipulacyjne, mogą nie być manipulacyjne. Pytanie jest, co my chcemy w związku z tym uzyskać? Czy zależy nam na konkretnej zmianie albo na czymś, żeby ta osoba zrobiła, co jest dla niej niekorzystne albo wbrew jej i to jest taka najbardziej ortodoksyjna definicja manipulacji, że jest to jakieś zachowanie, jakiś mechanizm, który spowoduje, że osoba wykona, zrobi jakieś działanie, które będzie dla niej niekorzystne albo nie chciała go wcześniej wykonać. Czyli, że działamy na jej niekorzyść. Czyli teoretycznie wszystko, co nie sprawia, co nie przynosi krzywdy drugiej osobie, nie jest manipulacją. Tak? No, wiemy, że to różnie bywa. Bo co prawda ona być może nie robi czegoś na swoją niekorzyść, ale no, my tutaj na tym robimy. Nie wiem, jak to jest. Też jak rozmawiałam z kobietami, z mężczyznami, to słowo manipulacja pojawiało się dosyć rzadko. Częściej to było, chciał mi zrobić przyjemność, albo,
albo nastrój, żeby atmosfera była miła, albo chciała, żebym coś dla niej zrobił i tak dalej, i tak dalej. Więc to samo takie manipulacyjne przesłanie nie było ważne. Natomiast pojawiło się tam kilka razy takie stwierdzenie, że on mi ciągle mówi komplementy, ale ja wiem, że to nieprawda. No i rzeczywiście okazało się, że zwłaszcza kobiety w Polsce mają dosyć duży problem z przyjmowaniem komplementów, bo jak te komplementy przyjmować? I to, co w Polsce jest absolutnie na pierwszym miejscu, to jeżeli komplementujemy na przykład czyjąś bluzkę koleżanki, to co koleżanka mówi? Stara, mam ją 20 lat, z lumpeksu, no co? Ty daj spokój. To w ogóle... Albo świetną masz fryzurę, naprawdę? Mi się nie podoba. Mówię, chyba jednak muszę zmienić. Jak tu powiedzieć komplement, tak? A zwłaszcza taki rozbudowany, że kochanie, są kobiety, które są skąpe. Są takie, a ty jesteś nie tylko nie jesteś skąpa, nie tylko nie, ale jeszcze w dodatku nie jesteś zazdrosna. Co ty, ja tu jestem zazdrosna. No ręce opadają. Więc ogólnie rzecz biorąc, jak przyjmować komplementy? Z uśmiechem. Z uśmiechem. Nie tłumaczyć się. Nie mówić, a no co ty. Nie myśleć, czego on chce. Przyjmować każdy komplement tak, jakby on był powiedziany z najszczerszego serca. Bo pamiętajmy, że nawet jeżeli komplementy wracają w jakiś sposób, jakieś dobro wraca do tego, który te komplementy daje, to my też możemy na tym skorzystać. Więc po prostu bierzmy je z dobrodziejstwem inwentarza i nawet jeżeli, co często nam, kobietom się zdarza, wyczuwamy tam drugie dno, to odrzućmy je i powiedzmy dzięki. I przez chwilę się tak poczujmy. Dzięki. Fajnie, fajnie. Świetnie wyglądasz w tej spódnicy. Od 20 lat ciągle tak samo. Dzięki. To znaczy, tak? To, która kobieta może powiedzieć, że przez 20 lat nie zmieniła figury? Super, super. Więc bardzo ci dziękuję. Nawet jeżeli te komplementy to są tak naprawdę deprecjacyjne, a nie ingracjacyjne, uśmiechajmy się, mówmy dziękuję, bierzmy z tego trochę radości dla siebie. No w końcu ktoś się postarał, ktoś wymyślił, ktoś nam coś powiedział. Ja bym to doceniała. Uśmiechnęła. Proszę Państwa, widziałam różne publiczności. Widziałam takie publiczności, które były wspierające. Widziałam też takie, które miały poczucie humoru. Ale Państwo nie tylko byliście wspierający, nie tylko mieliście niesamowite poczucie humoru, ale jeszcze bije od Was tak niesamowita energia, która uskrzydlała mnie przez cały czas. Bardzo Wam dziękuję.